Liturgia jest najpełniejszym wyrazem duchowości i teologii prawosławnej. Samo słowo liturgia oznacza dzieło ludu. Modlitwa liturgiczna jest modlitwą całej wspólnoty i pozwala wznieść się ponad partykularyzm i zainteresowanie jedynie własną osobą. Wierzący, uczestniczący w modlitwie kościoła, ma świadomość, iż staje się uczestnikiem liturgii kosmicznej. Która jednoczy cały wszechświat w oddawaniu chwały Bogu. Kult prawosławny poprzez swe piękno i różnorodność wyróżnia się w obrębie chrześcijaństwa. To liturgiczne objawienie piękna duchowego świata nazywane jest niebem na ziemi. W skład nabożeństw wchodzą fragmenty Pisma Świętego, komentarze, Litanie, Ektenie. Oraz pieśni i modlitwy. Cykl dzienny składa się z nieszporów, weczernia, komplety, poweczerie, nokturnu, połnośnica, jutrzni, utrenia oraz godzin liturgicznych, czasy, a jego centrum jest Eucharystia, która zwana jest Boską Liturgią. W świadomości chrześcijaństwa wschodniego, liturgia eucharystyczna stanowi tajemnicę prawdziwej i realnej wspólnoty z Chrystusem. W akcji liturgicznej następuje uobecniające wspomnienie, anamneza, całego dzieła Chrystusa mocą Ducha Świętego. Anamneza ma trojakie znaczenie: uobecnia historyczne zdarzenie życia, śmierci. I zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przeszłość. Uobecnia niebiańską liturgię i orędownictwo Chrystusa, błagającego Ojca w Duchu Świętym teraźniejszość, oraz uobecnia już teraz przyjście Chrystusa w chwale przyszłość. Anamneza, łącząc wszystkie wymiary czasu, ukazuje, Ponadczasowe znaczenie liturgii eucharystycznej. W sercu sakramentu eucharystii znajduje się epikleza. Kapłan słowami modlitwy przyzywa Ducha Świętego, aby stąpił i przemienił cały Kościół oraz złożone na ołtarzu chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. Według teologii prawosławnej, zstąpienie Ducha Świętego nadaje. Skuteczność słowom Chrystusa, które kapłan przypomina podczas anamnezy. Najczęściej celebrowana jest liturgia świętego Jana Chryzostoma. Składa się ona z trzech części: proskomidii, liturgii katechumenów i liturgii wiernych. W czasie proskomidii kapłan w towarzystwie diakona przygotowuje chleb i wino jako dary ofiarne. Czynności te dokonują się za ikonostasem i nie są widziane przez wiernych.